Loża Radiowa. W Loży Radiowej witam naszego kolejnego gościa. Z nami jest senator Platformy Obywatelskiej Danuta Jazłowiecka. Dzień dobry, pani senator. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Oczywiście także była europoseł, więc oczywiście muszę założyć, że tematy związane z Unią Europejską szczególnie panią interesują i dalej pani mocno obserwuje to, co się dzieje. No właśnie, powiązanie budżetu unijnego z kwestią praworządności. Pani senator, do czego nas ta dyskusja tak finalnie zaprowadzi? Jak pani sądzi? Proszę pozwolić mi, że rozpocznę od negacji wystąpień polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy ciągle straszą nas, że Polska straciła suwerenność. Tak naprawdę chodzi tylko o walkę o bezkarność tego rządu, ponieważ Polska suwerenności nie straciła, przystępując do Unii Europejskiej. Zgodziła się na współzależność w niektórych dziedzinach życia i tylko w niektórych dziedzinach życia. I przekazała te dziedziny życia, kompetencje decyzyjne tych dziedzin życia na poziom unijny, w którym i tak uczestniczy na wszystkich poziomach, w parlamencie, w komisji, w Radzie. Polska uczestniczy w tych procesach decyzyjnych we wszystkich dziedzinach życia, więc nie straciliśmy żadnej suwerenności. Nie mogę zaakceptować wypowiedzi polityków PiS-u, którzy mówią, że stracimy możliwość decyzyjną w zakresie zaakceptowania małżeństw homoseksualnych, czy adopcji dzieci przez pary jednopłciowe, czy wręcz handlu dziećmi na targach. No jest to po prostu kompletnie lekceważenie mądrości Polaków, mówienie takich bzdur. I czy mówienie takich bzdur, jak decyzja o wstrzymaniu wypłat podejmują urzędnicy brukselscy. To jest nieprawda. Decyzja o wstrzymaniu wypłat, w ogóle wszelkie decyzje podejmują politycy, podejmują państwa członkowskie i na poziomie komisji, na poziomie parlamentu i na poziomie Rady Europejskiej. Także proszę tych bzdur nie słuchać i absolutnie nie przyjmować jako fakty czy jako rzeczy oczywiste. Mhm. Ale do weta mamy prawo, pani senator. Oczywiście, jak najbardziej. Każdy kraj ma prawo do weta. My również mamy prawo do weta. Tylko co to weto nam daje? Tak naprawdę tracimy wiarygodność. Już tą wiarygodność tak naprawdę tracimy od ponad 5 lat. Członkostwo w Unii Europejskiej polega właśnie na zaufaniu, na budowaniu kompromisów, na poszukiwaniu wspólnych, dobrych dla każdego rozwiązań. Mówię dobrych, nie mówię idealnych, nie mówię bardzo dobrych, dlatego że Unię Europejską stanowi w tej chwili już 27 krajów, bardzo zróżnicowanych. W związku z tym bardzo trudno jest znaleźć idealne warunki dla tych 27 krajów tak bardzo zróżnicowanych. Członkostwo w Unii Europejskiej nie polega na negocjowaniu tylko prawa unijnego i wdrażaniu tego prawa, czy dzieleniu pieniędzy. Członkostwo w Unii Europejskiej polega również na negocjowaniu wszelkiego rodzaju pożyczek, czy to z Europejskiego Banku Odbudowy, czy z Banku Światowego, z pożyczek, których my cały czas korzystamy po to, by nadgonić dawne zaszłości i szybko rozwinąć Polskę, by dorównać do pozostałych krajów członkowskich Unii Europejskiej w swoim rozwoju. Negocjowaniu podlegają również wszelkiego rodzaju kontrakty. Kontrakty eksportowe i kontrakty importowe. Jeżeli tracimy to zaufanie, jest oczywiste, że warunki tych kontraktów będą dla nas trudniejsze i mniej atrakcyjne niż dla pozostałych krajów członkowskich, które tej wiarygodności nie tracą. My swoim wetem właśnie tę wiarygodność tracimy, bo trudno jest uwierzyć mieszkańcom, obywatelom Europy, że w czasie pandemii, kiedy miliony ludzi chorują, kiedy setki tysięcy ludzi umierają, Polskę stać na to, by proponować weto, które jest kompletnie absurdalnym wetem. Absurdalnym. Z powodu praworządności, z powodu zachowania praworządności. Ja nie bardzo to rozumiem. Przecież każdego rządu podstawowym obowiązkiem jest przestrzeganie prawa. To jest podstawa, więc czego my się boimy? Mało tego, rząd PiS przez cały czas mówi, że u nas nie jest naruszana praworządność, więc dlaczego wetuje tak ważną warunkowość? Mm-hmm. Pani senator, chciałabym przejść do tych już takich merytorycznych spraw związanych bezpośrednio z programami z budżetem unijnym. Otóż musimy pamiętać o tym, że są trzy różne dokumenty.
jest dokument, który rozporządzenie dotyczące wieloletnich ram finansowych, a więc tego, co 5-7 lat jest przyjmowane przez Unię Europejską. Jest osobny dokument, rozporządzenie dotyczące programu, Europejskiego Programu Odbudowy, czyli tego funduszu odbudowy, 750 miliardów. I jest osobny program, jest osobne rozporządzenie dotyczące warunkowości korzystania ze środków unijnych Unii Europejskiej, a więc zachowania tej praworządności. Trzy równe dokumenty. W dwóch tych dokumentach obowiązuje jednomyślność w głosowaniu, a więc w dokumencie dotyczącym ram finansowych, wieloletnich ram finansowych i w dokumencie dotyczącym funduszy odbudowy. Fundusz odbudowy, tak jest. Tam obowiązuje jednomyślność w Radzie. Natomiast w rozporządzeniu dotyczącym warunkowości nie obowiązuje już jednomyślność, obowiązuje kwalifikowana wielkość, czyli 55% państw członkowskich musi głosować, które reprezentują 65% ludności Unii Europejskiej. I to jest, proszę państwa, zapewnione. I teraz ja, wiedząc o tym, a rząd z pewnością wie o tym, że pracuje nad trzema dokumentami, mając świadomość, że Unia Europejska ma zapewnione w 100% tą kwalifikowaną większość w przypadku warunkowości, a więc tej praworządności. Po co robi takie zamieszanie? Po co robi taki chaos? Po co denerwuje podatników Europy Zachodniej, tych państw, które płacą składki netto, płacą składki mniejsze niż otrzymują z powrotem środki? Większe niż otrzymują z powrotem środki, w związku z tym denerwują tylko tych Europejczyków, zniechęcają do naszego społeczeństwa tych Europejczyków, którzy swoje podatki oddają nam, między innymi nam, Polsce, żebyśmy się lepiej rozwijali. Ja tego kompletnie nie rozumiem. I teraz, proszę państwa, jeżeli chodzi o środki, które mogą być zastosowane, bo tych środków może być dosyć sporo, jest tych rozwiązań dosyć sporo. Wynikają one zarówno z doświadczeń dotychczasowych, jak i doświadczeń w tej chwili, które będą najprawdopodobniej stosowane. To jest na przykład propozycja, by 25 krajów podpisało porozumienie międzyrządowe. Taki mieliśmy przykład przy pakcie fiskalnym w 2013 roku. 25 krajów członkowskich podpisuje porozumienie międzyrządowe na otrzymanie, utworzenie funduszu odbudowy. I tworzy jakby taki własny, tak? Tworzy taki własny. Mhm. Jesteśmy poza tym rozwiązaniem. Jest inne rozwiązanie, na przykład kraje strefy euro przygotowują taki program odbudowy z udziałem właśnie funduszu odbudowy i zapraszają do niego inne kraje, które aplikują do strefy euro, czyli zapraszają Rumunię i Bułgarię. W tym wypadku poza strefą euro musimy pamiętać jeszcze, że są Szwecja, Dania, Polska, Węgry i Czechy. Podejrzewam, że Szwecja i Dania sobie jakoś poradzą bez tego funduszu. Natomiast co powiedzą na to rozwiązanie Czechy, które są za praworządnością, a weto Polski może uniemożliwić im korzystanie z funduszu odbudowy. Bo rozumiem, że Polska i Węgry, jeżeli są poza tym funduszem, to mają tego świadomość, że z tego funduszu korzystać przy tym przy ogłoszeniu weta nie będą mogły. Mhm. I na przykład może być również zastosowane takie rozwiązanie, że rozpoczęte procedury zgodnie z artykułem 7 odnośnie naruszania prawa przeciwko Polsce i Węgrom mogą być skomasowane, mogą być połączone w jedną sprawę i przegłosowane na Radzie i mogą pozbawić Polski i Węgier możliwości głosowania w Radzie. I wówczas można też przyjąć to rozporządzenie i wszystkie pozostałe dokumenty. I kolejna sprawa. Bardzo często politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią, że czekają tych kilka tygodni jeszcze, żeby skończyła się prezydencja niemiecka. Nie chodzi tutaj o nieudolność prezydencji niemieckiej, a raczej o dobrą wolę ze strony Niemiec,
którzy mają świadomość, że na szczycie w grudniu i tak jakieś decyzje zapadną, ta dobra wola ma służyć tylko temu, by rząd polski i węgierski mógł sobie dalej negocjować i być może by negocjował bardzo mądre rozwiązanie, a więc przyjęcie tych trzech dokumentów i przyjęcie również procedury warunkowości korzystania z funduszy europejskich, bo proszę Państwa, ta warunkowość to jest praworządność, ale praworządność również łączona z korupcją. My w tej chwili widzimy coraz częściej wykorzystywanie pieniędzy publicznych, naszych podatków, zupełnie nieadekwatne, wręcz korupcyjne i to jest nie do pomyślenia, żeby można było również w ten sposób wykorzystywać pieniądze unijne. Na to podatnicy z Unii Europejskiej się absolutnie nie zgodzą, a więc ta warunkowość również z tego powodu jest wymuszona w Unii Europejskiej. Pani senator, to tutaj postawimy przecinek. W loży z nami na łączach jest wciąż pani Danuta Jazłowiecka, senator Platformy Obywatelskiej, a także była europoseł i wracamy do rozmowy o powiązaniu pieniędzy unijnych z kwestią praworządności i kwestii wypłaty tych pieniędzy. To jest temat numer jeden od zeszłego tygodnia. Pani senator, pani mówiła w poprzednim wejściu o takich możliwych rozwiązaniach i wspomniała o tym, że 25 krajów Unii już bez Polski i Węgier oczywiście może stworzyć taki własny fundusz odbudowy. A z kolei wiceminister Janusz Kowalski mówi tak: ja nie widzę problemu, aby w ramach Grupy Wyszehradzkiej czy też formatu Trójmorza stworzyć taki własny fundusz odbudowy. No i co pani na to? No ja jestem bardzo ciekawa i życzę sukcesu panu posłowi Kowalskiemu, by taki fundusz utworzyć, szczególnie w sytuacji, kiedy akurat nie kraje Wyszehradu nie popierają Polski, nie popierają weta polskiego i węgierskiego, więc nie bardzo rozumiem, jak można byłoby utworzyć taki oddzielny fundusz. Raz, dwa. Proszę pamiętać o tym, o czym powiedziałam na samym początku, że członkostwo w Unii Europejskiej, Unia Europejska polega na zaufaniu. Więc ciekawa jestem, na jakich warunkach byłby tworzony taki fundusz odbudowy przez kraje Wyszehradu, z którymi najczęściej Unia Europejska ma problemy, które najczęściej zaskakują wiarygodnością i w związku z tym z pewnością, gdyby nawet miało coś takiego nastąpić, z pewnością te warunki byłyby mniej atrakcyjne dla Polski i dla wszystkich krajów członkowskich. I to jest kolejny powód, dla którego z pewnością kraje Wyszehradu czy Trójmorza nie byłyby zainteresowane takim oddzielnym działaniem. Trzy, te fundusze trzeba będzie spłacać i w związku z tym, że trzeba będzie spłacać, trzeba będzie przygotować bardzo dobrze gospodarkę do tego, żeby sobie bez specjalnych obciążeń mogła spłacać te pieniądze z tego funduszu. A w przypadku, gdy rzeczywiście utworzymy drugą Unię Europejską z Grupy Wyszehradzkiej i Trójmorza, z pewnością te możliwości będą nam dla nas zmniejszone, bo ten rozwój gospodarczy polega również na kontraktach międzyrządowych, międzypartnerskich, międzyświatowych. A tego z pewnością nie będzie, bo no tak jak mówię, na świecie zaufanie, wiarygodność jest najważniejsza, by budować, rozbudowywać, rozwijać cokolwiek, a przede wszystkim rozwijać gospodarkę. Czyli pani senator stawia też taką tezę, że nawet gdyby doszło do tego innego, stworzonego w ramach V4 czy też Trójmorza, tego kolejnego funduszu odbudowy, to pani stawia taką tezę, że to by też nadszarpnęło zaufanie Komisji Europejskiej do Polski po prostu, tak? Nie, ja uważam, że to ośmieszyłoby wszystkie kraje, które by coś takiego zrobiły, ośmieszyłoby na skalę światową i te kraje straciłyby zaufanie, straciłyby wiarygodność wobec innych krajów, ponieważ no, po to wchodziliśmy do Unii Europejskiej, by być jednym organizmem, jednym wspólnym domem, który stara się sobie nawzajem pomagać i wszystkim krajom, które mają jakieś słabości, wspierać te słabości i jednocześnie wykorzystywać potencjał mocniejszych krajów do tego, by te słabości pozostałych krajów jak najszybciej znikały i żeby te kraje się świetnie rozwijały. Więc naprawdę bezsensownym byłoby tworzenie czegoś takiego. To jest pomysł, który chyba ma zamydlić znowu oczy Polakom, że jest jakieś rozwiązanie, które tak naprawdę nie ma szansy na racji bytu. Pani senator, to wrócę do tego mojego pytania, które zadałam na samym początku. To znaczy, no, czym to się skończy? Bo pani wskazywała pewne rozwiązania, tylko które z nich jest takie najbardziej prawdopodobne? Znaczy, dla mnie najbardziej prawdopodobnym i najlepszym dla Polski jest odstąpienie od weta, jest przyjęcie wszystkich trzech dokumentów, zaakceptowanie przez Polskę, bo ja jestem przekonana, że
ostateczności Węgry i tak zdradzą Polskę i Węgry i tak będą głosowały za wszystkimi rozwiązaniami, dlatego że premier Orban jest bardzo sprytnym politykiem i on realizuje swoją politykę, nawet naruszając prawo, podczas negocjacji, nie obrażając wszystkich. Proszę zobaczyć, co się stało na ostatnim posiedzeniu, podczas ostatniego wystąpienia pana premiera. Pan premier obraził całą Unię Europejską. I proszę państwa, nie możemy liczyć na to, że nikt w Unii Europejskiej tego nie wie, że być może tylko niektóre jakieś gazety opiszą to. Nie, to jest nieprawda. Ja sama doświadczyłam, pracując w Parlamencie Europejskim, jak olbrzymie zainteresowanie jest Europejczyków, szczególnie Europy Zachodniej, bo mają też i większe doświadczenie tym, co się dzieje w krajach, które zostały przyłączone do Unii Europejskiej po 2004 roku. Tym bardziej, że na te kraje najwięcej łożą pieniędzy po to, żeby te kraje się szybko rozwijały, więc chcą zobaczyć, jak te interesują pieniądze się, gdzie ten pieniądz płynie po prostu, i na co jest wydawany, tak? Oczywiście interesują się, co się w tych krajach dzieje, więc oczywiście też widzą, że premier jednego z tych krajów obraża ich, ludzi, którzy swoich podatków rezygnują, by ich kraj się rozwijał jeszcze szybciej, jeszcze dynamiczniej, jeszcze lepiej, by ich dzieci żyły w jeszcze lepszych warunkach. Zgadza się na to, by Polska czy inny kraj dorównały do tych standardów. A i słyszy, jak premier takiego rządu obraża tych obywateli. No to jest po prostu niedopuszczalne. Znaczy, tak jak niekompetentny jest ten rząd, to jest naprawdę niewiarygodne. No, patrząc na chociażby propozycje dotyczące walki z pandemią. Przyznam się państwu, że ja już naprawdę z wielkim trudem próbuję znaleźć jakiekolwiek wdrażane przepisy przez ten rząd, które są wdrażane prawidłowo, które nie powodują odwrotu za chwilę tego, co zapowiedzieliśmy, i nie powodują kolejnych zmian, bo się okazało, że no coś źle zrobiliśmy. To wszystko nas kosztuje. To nic nie jest za darmo. Pani senator, za chwilkę poruszymy jeszcze temat związany z prawem aborcyjnym, bo ten temat ma się też pojawić na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego, ale zagramy piosenkę i wracamy za chwilę. To już ostatnie wejście, ostatnie kilka minut z naszym gościem, senator Danuta Jazłowiecka, Platforma Obywatelska. Pani senator, na 23 listopada na 26 zapowiedziano sesję plenarną w Parlamencie Europejskim. Jest tam pewna kwestia do omówienia, kwestia prawa aborcyjnego w Polsce. Oczywiście ma to związek z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. No i jest takie oczekiwanie, że posłowie do parlamentu potępią ten wyrok. Ma być rezolucja w tej sprawie. Jak informuje RMF FM, pod takim wspólnym tekstem podpisały się dotychczas 4 grupy polityczne. Ale też, co ciekawe, tak czytam, Europejska Partia Ludowa nie podjęła decyzji, a do niej należą politycy Platformy Obywatelskiej, także PSL-u. Więc co to będzie? Muszę państwu powiedzieć, że w Parlamencie Europejskim bardzo często skrajna lewica podejmowała temat dotyczący aborcji przy różnych tematach, o których mówiliśmy, w tematach społecznych, w tematach rodzinnych. Ale podejmowała ten temat raczej w formie takiej promocji, promowania bezwzględnej dostępności do aborcji i jednocześnie akceptowała rozwiązania nasze, polskie rozwiązania zapisane w Konstytucji. Natomiast to, co się wydarzyło w naszym kraju, oświadczenie upolitycznionego Trybunału Konstytucyjnego odnośnie aborcji, to, co się dzieje w tej chwili na ulicach, gdzie pokojowa demonstracja wymuszona przez te drastyczne rozwiązania rządowe na te pokojowe demonstracje wysyłani są antyterroryści, którzy są zakamuflowani, którzy atakują obywateli, sprowokowała obywateli Unii Europejskiej i polityków Parlamentu Europejskiego do tego, by ten temat podjąć na forum całego Parlamentu Europejskiego. Bo jest to niedopuszczalne, to co się dzieje w naszym kraju. Mieliśmy okazję obserwować, jak najpierw policjanci zamknęli w tak zwanym kotle
demonstrujący, którzy później oczywiście jak znajdują się w takim kotle, to siłą rzeczy muszą trochę napierać na tą policję, po czym wypuszczono antyterrorystów, którzy opaski policja zakładali już po całej akcji, a tym samym sprawiali wrażenie, że to są jakieś bojówki, które atakują zwykłych obywateli. To wszystko też widzi Unia Europejska i to wszystko prowokuje właśnie do takich decyzji, żeby na forum europejskim, na forum całej Unii Europejskiej rozmawiać, na forum światowym, bo Unią Europejską się interesuje cały świat, rozmawiać na temat tego, co się dzieje w Polsce, jak w Polsce łamane jest prawo, jak w Polsce antyterroryści są przeciwstawiani pokojowo demonstrującym kobietom. I proszę Państwa, są zarzuty, że nie ma podpisów pod rezolucją polityków Europejskiej Partii Ludowej. Nie ma tych podpisów, bo tak naprawdę rezolucja w tej chwili jest opracowywana i to pan Biedroń wysłał taki sygnał zupełnie niepotrzebnie. Ona jest przygotowana rzeczywiście przez środowisko lewicowe Parlamentu Europejskiego, ale szalenie istotne jest, jakie tam są zawarte w tej rezolucji treści. Nasi politycy jeszcze nie otrzymali tekstów znaczy wiem, że do weekendu nie otrzymali, być może w tej chwili mają treści tych rezolucji i w związku z tym trudno jest im się odnieść. A jak Państwo wiedzą, w tego typu dokumentach, a szczególnie dokumentach tak wrażliwych, istotne jest każde słowo. W związku z tym bądźmy spokojni, poczekajmy do tego, jak będzie wyglądała rezolucja i czy tą rezolucję rzeczywiście będą podpisywali polscy politycy, czy nie będą podpisywali, czy będą za tą rezolucją głosowali, czy nie będą za tą rezolucją głosowali. To wszystko zawsze zależy od tekstu, jaki jest zawarty. I niestety bardzo często spotykamy się w Polsce z tym, że ta interpretacja tego tekstu jest zupełnie zmieniona. Taki przypadek był również wówczas, kiedy szóstka polityków polskich głosowała za rezolucją dotyczącą praworządności, gdzie tak naprawdę nie było zapisane, że my blokujemy środki unijne, blokujemy środki unijne bez zachowania praworządności. Dla nas praworządność jest istotna. Tam były zupełnie inne zapisy. Oczywiście ta praworządność dla nas jest bardzo istotna, bo tak jak powiedziałam, to jest podstawa funkcjonowania każdego rządu. Każdy obywatel w kraju ma prawo do przestrzegania prawa przez instytucje rządowe, przez instytucje publiczne i w związku z tym jest to podstawą bytu każdego kraju. Niemniej jednak zapisy wówczas były zupełnie inne, więc teraz też możemy się spotkać z czymś takim, że sama treść rezolucji będzie zniekształcona później przez polityków Prawa i Sprawiedliwości, bez względu na to, czy politycy polscy będą za nią głosowali, czy będą przeciwko niej, czy ją będą podpisywali, czy nie będą jej podpisywali. To jeszcze tylko tutaj dodam, bo na początku małą pomyłkę wprowadziłam. Ta debata odbędzie się w środę, głosowanie nad rezolucją w czwartek, jeżeli już tak pilnujemy dat. Bardzo dziękuję pani senator. Przypominam słuchaczom, że była z nami pani Danuta Jazłowiecka, senator Platformy Obywatelskiej. Kłaniam się i dużo zdrowia, rzecz jasna życzę. Dziękuję. Państwu również życzę dużo zdrowia i jak najwięcej dobrej energii, żeby przetrwać ten trudny czas. O tak, przyda się z pewnością. Dziękuję serdecznie. Kłania się Państwu również. Dziękuję. Joanna Matlak. Radio Opole.